apel chrześcijański. Pisarz napisał, 98% chrześcijan znajduje swoją tożsamość w korzeniach i owocach odrzucenia. I tak mnie uderzyło to zdanie, kiedy je przeczytałem. Praktycznie prawie wszyscy mają problem z odrzuceniem. I bracia i siostry, odrzucenie jest przeszkodą w osiągnięciu relacji z naszym Bogiem i w relacjach z ludźmi, a więc z naszym małżonkiem, naszym znajomym, z rodzicem. We wszystkich tych relacjach międzyludzkich odrzucenie, jeśli ktoś przeżył w swoim życiu, to ono ma wpływ na jego sposób bycia, sposób zachowania się w tych kontaktach międzyludzkich, ale przede wszystkim w kontakcie z Bogiem. Wydawałoby się, że to nie jest rzecz tak ważna i istotna, żeby mogła nad tak wieloma aspektami życia zaważyć. Co to jest odrzucenie? Kiedy możemy się czuć za odrzucony? Kiedy jesteś niechciany, kiedy jesteś bezwartościowy, kiedy nie przynależysz do nikogo. Jeżeli któraś z tych cech odpowiada temu, co przeżywasz, to znaczy, że jesteś odrzucony i odrzucenie ma wpływ na twoją tożsamość, na twoje życie. Bracia i siostry, człowiek odrzucony, on sam nie sprawia tego, że ktoś jego odrzuca. Może wcale nie być po mojej stronie żadnej winy. Po prostu ktoś nie toleruje, nie chce mnie. I to jest odrzucenie, które prowadzi w kierunku czegoś takiego jak wstyd. I chciałbym, żebyśmy zobaczyli takie ujęcie graficzne cyklu wstydu. Wstyd może być rzeczą pozytywną w naszym życiu, ale może być też siłą destrukcyjną, która będzie niszczyć nasze życie. Cykl wstydu, tutaj macie na tej planszy, jest to w ten sposób pokazane, że wstyd pojawia się w związku z upadkiem człowieka. Ale chciałbym może na początku powiedzieć w ogóle, co to jest wstyd, kiedy możesz czuć się zawstydzony. Wstyd to jest wtedy, jak chcesz uciec i ukryć się. Nie masz wartości, czujesz się, jakby ktoś cię osądził i potępił. To wtedy przeżywamy wstyd. I bracia i siostry, wina mówi, nie miałem racji, a wstyd mówi, jestem nieporozumieniem. I chciałbym, bracia i siostry, żebyśmy przyjrzeli się temu cyklowi wstydu, który tutaj jest przedstawiony w taki sposób graficzny. On tworzy jakby takie błędne koło i ten cykl się rozpoczyna i kończy w tym samym miejscu. Ale jego etapy są bardzo niebezpieczne dla naszego życia duchowego. I żeby trzymać się Biblii, to chciałbym przeczytać z pierwszej Księgi Mojżeszowej, z drugiego rozdziału, 25 wiersz. Pierwsza Mojżeszowa 2:25. A człowiek i jego żona byli oboje nacy, lecz nie wstydzili się. Zwróćcie uwagę na to, że ludzie w raju nie wstydzili się. Kiedy zaczęli się wstydzić? W momencie, kiedy pojawił się grzech. A więc upadek sprawił poczucie wstydu, poczucie winy. Pojawił się strach, obawa w tym momencie. Zobaczcie, jak w komfortowych warunkach żył człowiek do momentu popełnienia grzechu. Grzech bardzo dużo zmienia, jeśli chodzi o nasze życie duchowe. I to spowodowało, że Adam i Ewa w jakiś sposób zareagowali. Kiedy wydarzył się grzech, zaczęli się wstydzić i co zrobili? Postanowili się ukryć. Oni chcieli się schować. Potem nagle chcieli zakryć swoją nagość, która im zupełnie nie przeszkadzała przed tym, nim pojawił się grzech. I bracia i siostry, w tym cyklu wstydu, jeżeli dochodzimy do tego momentu ukrycia grzechu z powodu wstydu, niewyznania tego grzechu Bogu, to pojawia się jeszcze większe nieposłuszeństwo i grzechy zaczynają się mnożyć.
I ten cykl zamyka się kolejnym upadkiem. I znowu grzech, strach, próba ukrycia tego, nieposłuszeństwo i upadek. I to jest pewien cykl, takie błędne koło w życiu człowieka. Ale bracia i siostry, Bóg nie jest zainteresowany tym, abyś żył w grzechu. Nie jest zainteresowany twoim upadkiem, nie jest zainteresowany twoją porażką i twoim nieszczęśliwym życiem. Bóg przeznaczył cię do szczęścia, do szczęśliwości. Bóg błogosławi, czyli dobrze życzy tobie. Dlatego prorok Izajasz pisze w 54 rozdziale, w 4 wersecie, Izajasz 54:4: nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będziesz pamiętać opłakanego stanu twojego wdowieństwa. Bracie i siostro, to jest Boży plan dla człowieka. Bóg mówi, nie doznasz zawstydzenia już więcej. Nie zostaniesz więcej już zhańbiony. Bóg pragnie wyzwolenia, wolności dla ciebie. Bóg chce przerwać to błędne koło, ten diabelski cykl, który stale się powtarza i rujnuje życie duchowe człowieka. Człowiek jest w ten sposób skonstruowany, że składa się z ciała, duszy i ducha. I mamy to tutaj też w sposób graficzny przedstawione. I chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na to wnętrze człowieka. Ten wewnętrzny człowiek, który składa się z ducha i duszy, jest bardzo delikatny. I dusza człowieka jest tym miejscem, w którym gromadzą się uczucia. I w wyniku zranienia w duszy człowieka może pojawić się zgorzknienie, może pojawić się nieprzebaczenie, obawa przed autorytetami, niezdrowe konkurowanie z innymi zamiast współpracowanie. To może być efekt zranienia wewnętrznego. Wewnętrznego człowieka, duszy ludzkiej. Mamy również taki cykl zranienia. I też go w taki graficzny sposób tutaj przedstawiłem. Możemy zobaczyć na ekranie. Zranienie to jest coś związanego z hańbą. Na wzór hańby, na podobieństwo hańby. Człowiek, kiedy czuje się pohańbiony, cierpi z tego powodu. I chcę wam powiedzieć, że ludzie zranieni ranią innych. Dlatego czasami są tacy oschli, czasami są tacy gniewni, wybuchowi, nie wiadomo o co im chodzi, ale tak naprawdę tam gdzieś w ich wnętrzu, w tej najdelikatniejszej części ich, w ich duszy, jest jakaś pozostawiona rana, która nie zagoiła się. I bracia i siostry, na tym wykresie tutaj widzimy zranienie, które nieleczone prowadzi do grzechu. Prowadzi do zgorzknienia. I kiedy człowiek zaczyna żyć w grzechu, to pojawia się w jego życiu ciemność duchowa. Co znaczy ciemność? Ciemność to znaczy nienawiść do brata, do siostry. I to jest coś przerażającego, bo to niszczy naszą więź z Bogiem i z Kościołem. W pierwszym liście Jana, 4 rozdział, 18 werset jest napisane: w miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń, gdyż bojaźń drży przed karą. Kto więc się boi, nie jest doskonały w miłości. Jeżeli jest lęk, strach w tobie, to znaczy, że coś szwankuje w twojej miłości. I należałoby się przyjrzeć temu zagadnieniu w swoim życiu. My w różny sposób próbujemy pewne sprawy ukrywać w naszym życiu. Jeśli zaczynamy ukrywać, to budujemy taki niewidzialny mur wokół nas. I pod pozorem naszej pobożności dzieją się bardzo niepobożne rzeczy w naszym życiu wtedy. Tacy ludzie modlą się, czytają Biblię, ale nie umieją przyjąć miłości, bo nie mają głębokiej więzi z Bogiem. Bracie i siostro, możesz zachowywać pozór pobożności.
Możesz to w jakiś sposób wyrażać, bo pastor naucza w zborze. Czytaj Biblię. No muszę czytać, bo się mnie spyta, czy czytasz Biblię. No powiem mu, czytam. Ale od dłuższego czasu nic z tego słowa nie dotarło do twojego serca. Twoje myśli odbijają się i wracają, stale te same. Nie możesz zrozumieć prostego tekstu. Gdzieś uciekają ci te najważniejsze sentencje, które tam są zawarte. I niby coś przeczytałeś, ale gdybyś za godzinę miał powiedzieć, o czym czytałeś dzisiaj Słowo Boże, to nie jesteś w stanie nic powiedzieć na ten temat. Dobrze, że jest zakładka w Biblii, bo tak to bym nie znalazł tego słowa. Jutro znowu będę czytać. Jest zakładka, wiem gdzie. Możesz modlić się w sposób mechaniczny. Panie Jezu, dziękuję Ci za dzisiejszy dzień. Pobłogosław ten dzień i wszystko w moim życiu. Amen. Halleluja. Skończyłem. Bóg mówi o głębokiej relacji z Nim samym. Bóg, kiedy mówi o Kościele, to mówi o głębokiej relacji poszczególnych członków tego Kościoła ze sobą. Nie tylko na kawie po nabożeństwie. Ale może coś więcej. W człowieku jest pragnienie. Czasami sobie z tego nie zdajemy sprawy, że towarzyszy nam niejednokrotnie głód miłości. I sami wtedy w przedziwny sposób reagujemy, uciekamy od miłości. Wiecie, jak ludzie bronią się przed miłością? Chronią siebie przez nieczułość. Stają się tacy szorstcy, tacy nieprzystępni. To znaczy, że ten człowiek potrzebuje miłości. On tego nie potrafi wyrazić, ale jego wewnętrzny człowiek ma ogromne pragnienie i jego duch i dusza wołają miłość. Moi kochani, odrzucenie, od którego zacząłem dzisiaj i związany z nim ból emocjonalny może doprowadzić do bardzo przykrych konsekwencji. Może to nawet zakończyć się depresją, w którą możesz popaść. Rany wynikłe z odrzucenia zakorzeniają się pod świadomość. To znaczy nie musisz myśleć cały czas o tym, że cię ktoś tam coś zranił, ale jakby w twojej świadomości to tkwi i wiele reakcji twoich, które nie kontrolujesz, są jakby motywowane tym przeżyciem zranienia. Tak się nauczyłeś żyć i tak już żyjesz. I nie chcesz tego zmienić, bo coś cię boli w twoim sercu. To jest odrzucanie i związany z nim ból. I bracia i siostry, chciałbym teraz powiedzieć trochę na temat przyczyn zranienia, bo to jest ważna rzecz. Jeżeli już uświadamiamy sobie ten stan naszego wewnętrznego człowieka, że tam jednak jest jakaś ranka, tam gdzieś płynie krew, tam gdzieś jest ból. To skąd się to bierze? Gdzie to mogło mieć początek? Bardzo często przyczyny zranienia mają swoje korzenie w takich sprawach, o których teraz powiem. Ale nie zawsze. Jest też wiele innych spraw. Ja po prostu dzisiaj jakby standardowo wymienię te trzy, które najczęściej się przydarzają ludziom, jeżeli chodzi o odrzucenie, o zranienie. A więc rozwód to jest pierwsza taka rzecz, która może sprawić, że będziesz zraniony. Na ogół, bracia i siostry, żeby pojawił się rozwód, to pierwsze przed nim musi być miłość. Ludzie bardzo się kochali, ale jest wielkie nieporozumienie w ich życiu i postanawiają to życie zmienić. Nie zawsze to jest wina obydwu jednakowa. Przeważnie trochę więcej jedna strona od drugiej zrobiła w tej sprawie, jeśli chodzi o te niekorzystne zjawiska. I taki rozwód, kiedy się dokona, to jest, bracia i siostry, rana na duszy człowieka. To powoduje, że ten człowiek odczuwa brak poczucia bezpieczeństwa w swoim życiu. Słowo Boże naucza, że we dwóch jest lepiej niż samemu. Znacie ten cytat z przypowieści Salomona. I teraz było dobrze we dwóch, a pojedynkę ma być lepiej. Czasami wybiera się to mniejsze zło. Człowiek rozwiedziony przeżywa lęki rozmaite. I te negatywne przeżycia prowadzą do zgorzknienia. I rozwód może być źródłem zgorzknienia w życiu człowieka.
I czasami mówimy, no wiesz, on tak bardzo przeżył ten rozwód, że to już jest inny człowiek. Bracia i siostry, to ma ogromny wpływ na wewnętrznego naszego człowieka. I to może być przyczyna zranienia, i to może być rana, która przez długie lata może być we wnętrzu człowieka. Tak widzieliśmy przed chwilą, tam właśnie, gdzie jest dusza, tam właśnie pojawiają się zranienia w tym naszym wnętrzu. Inną przyczyną zranienia może być alkoholizm. Alkoholizm niszczy wszystko. Przede wszystkim następuje załamanie komunikacji w takiej rodzinie, w której jest alkoholizm. Zamiast dialogu są wyzwiska, jest przemoc, jest krzyk, gwałtowność, wiele takich przykrych doznań. W ogóle alkoholizm powoduje, że człowiek traci więzi z kimkolwiek. W zasadzie jest w kręgu tylko tych, co się z nim napiją. Alkoholizm jest bardzo niebezpieczny dla rodziny, ponieważ on niszczy te relacje z dziećmi. Dzieci bardzo to przeżywają i chcę wam powiedzieć, że to ma ogromny, destrukcyjny wpływ na ich dalsze życie. Stwierdzono to w sposób naukowy, że dzieci alkoholików potem same stają się alkoholikami. Mają predyspozycję do tego, żeby się napić. I ten znienawidzony, niechciany model życia pijackiej rodziny kontynuują. I niektórzy mówią, wiesz, jego dziadek pił, jego ojciec pił i on pije, a ostatnio jego syn zaczął pić. Znowu taki cykl, znowu takie błędne koło. I to jest powodem zranienia wielu serc już wtedy, wielu dusz w tym domu. Alkoholizm bardzo rujnuje. Alkoholizm zadaje bardzo głębokie rany. Bracia i siostry, trzecia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, jeśli chodzi o przyczyny zranienia, to są raniący rodzice. Tego by się raczej nie wypadało spodziewać. Ale tak niestety bywa. Rodzice czasem czynią takie rzeczy, które ranią dzieci. Wydaje im się, że dziecko nie odczuwa tak jak oni. Ale dziecko jest bardzo wrażliwe. Bardzo chłonne na to wszystko, co widzi wokół siebie w tych początkowych latach. Pierwsze 5 lat, tak jak w ubiegłą niedzielę wam już o tym zacząłem mówić, ma ogromny wpływ na ukształtowanie się osobowości, tożsamości człowieka. I nie wszyscy o tym wiedzą. Mówią, a co to tam dziecko? To nie widzi, nie słyszy, nie wie. Raczej, siostro, karcenie dziecka w obecności innych ludzi czasami może stać się przyczyną wielkiej ran, wielkiej goryczy, niechęci, zgorzknienia w stosunkach między tatą, dzieckiem albo mamą, dzieckiem. Też bardzo głęboki wpływ, czasem bardzo głęboka rana jest poprzez coś takiego, na co byśmy nigdy nie zwrócili uwagę, jeśli chodzi o relacje dziecko-matka. Kiedy dziecko jest jeszcze w łonie matki i kiedy ta matka wielokrotnie wyraża się o tym, że ona go nie chce, chce zrobić aborcję. I w ogóle z wielkimi trudnościami urodziła go, ale jest to dziecko niechciane. I bracia i siostry, ten płód już czuje. I kiedy ono się urodzi, to dziecko już jest nieszczęśliwe. To jest naukowo stwierdzone, że dziecko reaguje w łonie matki na myśli matki. To jest tak głęboka więź. Dlatego ważne jest, jeśli mama jest w ciąży, o czym ona myśli. Bo już może szpilkę wbić w to małe serduszko, które tam zaczęło w tych wodach płodowych stukać, pukać do życia. Jeszcze go nie ma, nie widać, ale za parę tygodni, miesięcy będzie. Kochani bracia i siostry, drodzy rodzice, mamy być przedstawicielami Ojca Niebieskiego, a nie Ojca Ziemskiego dla dzieci. Często dzieci mają właśnie wyobrażenie Boga jako Ojca, tak rozumianego jako swojego tatę. Oni widzą tatę w niebie. Jeśli ten ziemski tata popełniał dużo błędów, to trudno im mieć potem dobry obraz niebieskiego Ojca. Moi kochani, bierny ojciec to zniekształcenie roli ojca do. Wiele mężczyzn podchodzi w ten sposób do tych zadań rodzinnych, że mówi, wiesz co, ja zajmuję się kasą i tyram od rana do nocy. Ty się tu zajmij dziećmi, bo ja muszę zarobić.
I tak ten podział się ukształtowuje, że kobieta zajmuje się dziećmi i ona kształtuje je na mężczyznę, na kobietę. W 80% relacje z ojcem kształtują dziecko. To jest niesamowite. Myśmy powiedzieli, 90% relacji z matką kształtuje dziecko. To jest nieprawda. Wielu tak myśli, ale jest inaczej. Ojciec ma wielki wpływ na nauczanie w swoim domu, bo to jego Bóg uczynił głową rodziny. W liście do Kolosjan, 3:21 jest napisane: Ojcowie, nie rozgoryczajcie dzieci swoich, aby nie upadały na duchu. Dlatego surowy ojciec może też dużo ran zostawić w duszy tego młodego człowieka. To jest ważne, żeby wzór ojca to był wzór Ojca Niebieskiego, który w swej wielkiej miłości posłał swojego Syna na ten świat, aby umarł za twoje grzechy. Kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Bracie i siostro, miłość niezależna od uczynków to miłość z nieba, nie ta nasza przyziemna. To jest ten nasz wzór. Moi kochani, jeśli chodzi o rodziców, negatywne słowa wypowiadane przez rodziców mają ogromny wpływ na ukształtowanie się osobowości młodego człowieka. Jeśli stale w swoim domu słyszy: ty głupku, nic nie umiesz, z siebie nic nie będzie, niech ci uschnie ta ręka w związku z tym i tym, co zrobiłeś, i obyś ty miał na stare lata to czy tamto. Takie złorzeczenie to nie jest błogosławieństwo, to jest przekleństwo, bracia i siostry. I ono sprawia to, że zaczyna się spełniać w życiu tych dzieci. Tak jak błogosławieństwo, kiedy błogosławimy kogoś, to znaczy dobrze mu życzymy, te dobre życzenia wypełniają się w jego życiu i przeżywamy z tego ogromną radość. Tak samo złorzeczenie i przekleństwa wypełniają się też w życiu człowieka i wtedy są rany i łzy i ból. I ci młodzi ludzie, co gorsza, zaczynają według tych przepowiedni rodziców żyć. Ich życie takie staje się. Tak zaczynają się zachowywać. Bo w taki sposób zostali zaprogramowani. Setki razy im to było powtarzane. W końcu uwierzyli to. Wiem, że to nie jest dobry przykład, ale minister propagandy III Rzeszy Goebbels mówił, że 1000 razy powtórzone kłamstwo staje się prawdą. Uważaj, co mówisz do swojego dziecka. W przypowieściach Salomona, 18:8 jest napisane: słowa oszczercy są jak przysmak i gładko spływają do głębi wnętrzności. Słowa oszczercy spływają gładko do głębi, do tego wewnętrznego człowieka, do jego duszy i tam zagnieżdżają się, i tam rania, i tam sprawiają, że to życie jest nieudane. Bracie i siostro, jeśli nie odczuwasz akceptacji, prawdopodobnie doświadczasz odrzucenia i cierpisz z powodu zranionego ducha. Więc dzisiaj jest taki czas refleksji, jest cisza, nikt nam nie przeszkadza. Możesz posłuchać głosu swojego wewnętrznego człowieka. Możesz powiedzieć: duszo moja, powiedz, co cię rani. I możesz usłyszeć ten delikatny głos, odpowiedź swojego wnętrza. Bracia i siostry, człowiek jest bardzo skomplikowany i niełatwo ogarnąć, o co mu chodzi w życiu niejednokrotnie. Ja czasami używam tego przykładu, jak w fabryce są różne maszyny i któraś z nich się zepsuje, wzywamy mechanika i mechanik przychodzi i naprawia tą usterkę, wymienia jakąś część i znowu maszyna idzie i znowu koła się obracają. Ale z człowiekiem jest inaczej. Niełatwo naprawić, jak się coś we wnętrzu człowieka zepsuje. I często trzeba wezwać fachowca, który nazywa się Bóg lekarz, żeby uleczył. Bracie i siostro, człowiek ma 4 bardzo ważne potrzeby duchowe.
I chciałbym, żebyśmy się przyjrzeli tym potrzebom, ponieważ człowiek dąży do zaspokojenia tych czterech potrzeb i to w rozmaity sposób. I to różnymi środkami próbuje to osiągnąć. Próbuje osiągnąć miłość. Próbuje osiągnąć bezpieczeństwo. Próbuje osiągnąć akceptację i uznanie. I wreszcie człowiek chce mieć w życiu jakiś cel, żeby mu to życie nie wydało się takie prozaiczne, takie bezwartościowe, ale że ono ma jakiś cel, do którego zmierza. I to jest ważne. I bracia i siostry, ludzie zrobią wszystko, żeby mieć miłość. Ludzie zrobią wiele, żeby poczuć się bezpiecznie. Ludzie zrobią wiele, żeby inni ich zauważyli i żeby wyrazili swoje uznanie o nich. Żeby ich po prostu zauważyli i pochwalili. I człowiek pragnie tego, ma te potrzeby. I bracia i siostry w różny sposób chce te potrzeby zaspokoić. I na przykład substytutami tego, kiedy on nie ma miłości w swoim życiu. Kiedy czuje się bezwartościowy, nieakceptowany, nie widzi celu swojego życia, to znajduje sobie substytut tego. Alkohol. Napij się. Zaraz ci się humor poprawi. Zaraz się lepiej poczujesz. Na chwilę. Ale jutro będzie kac. Inni uciekają w łakomstwo. Inni, żeby zrealizować potrzebę miłości, uciekają w seks, w niemoralność. Skrajnym efektem tego jest nawet prostytucja, pornografia. Takie rzeczy się dzieją, kiedy człowiek nie doświadcza bezwarunkowej miłości, poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, uznania, kiedy nie ma celu życia. Bracia i siostry, nie wiem, czy zauważyliście to, ale my jako wierzący wszystkie te potrzeby swoje możemy zaspokoić w Bogu. I to jest cudowne. I dlatego my mamy taką wielką przewagę nad ludźmi tego świata, którzy walczą o to, żeby za te cztery potrzeby zaspokoić w swoim życiu. Kiedy Bóg wkracza w twoje życie, to pojawia się miłość, pojawia się bezpieczeństwo, akceptacja, uznanie i masz cel życia. Wiesz, po co żyjesz. To jest cudowne być chrześcijaninem. To jest fantastyczne być człowiekiem wierzącym, bo to znaczy być człowiekiem spełnionym. I czasem widzimy ludzi, którzy nie zaznali Boga, nie znaleźli zaspokojenia tych potrzeb Bogu i widzimy ich, że są zranieni. Dlatego nie potępiajmy ich, nie potępiaj. Oni się zmagają z wielkimi trudnościami w swoim życiu. Potrzebują miłości. I bracia i siostry, chciałbym jeszcze, żebyśmy tą część zakończyli, spojrzeć na jeszcze jeden cykl. Chciałbym powiedzieć o przyczynach zranienia. I zobaczcie, tutaj mamy ten cykl zranienia. I przy zranieniu jest strzałka i jest napisane, że za to nie jestem odpowiedzialny. Osobiście za zranienie nie jestem odpowiedzialny. Natomiast obok grzechu, który możemy popaść, jeżeli zranienia nasze nie będą leczone, opatrzone, to one mogą sprawić, że pojawi się grzech w naszym życiu. I za grzech jesteśmy już my odpowiedzialni, bo za złamanie przykazania jest odpowiedzialny człowiek. Dlatego, bracie i siostro, tak ważne jest, aby uporać się ze zranieniem, bo ono może prowadzić w kierunku grzechu. Dlatego, jeśli widzisz taki stan duchowy, to znaczy się, że potrzebujesz naprawy. I chcę wam powiedzieć, że Bóg chce złamać jarzmo zranienia, odrzucenia, wstydu w twoim życiu. I prorok Izajasz powiada w 10 rozdziale, w 27 wierszu: i stanie się w owym dniu, jego brzemię ustąpi z twojego grzbietu i z twojego karku zniknie jarzmo. Bóg nie chce, abyś nosił jarzma. Nie chce, bracie i siostro, żebyś chodził z takim obciążeniem przez całe swoje życie i krwawił i odczuwał ból. Dlatego zaradzenie to jest złamanie jarzma. To jest modlitwa o namaszczenie, o nowe pomazanie i odnowienie swojego ducha i duszy.
Ewangelii Łukasza, 4:18, Pan Jezus mówi: Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę, posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność. Po to Bóg posłał Jezusa na ten świat, abyś mógł zostać wyzwolony, żebyś mógł przejrzeć, żebyś mógł być wypuszczony na wolność. Żeby ten diabelski cykl zranienia, który prowadzi do grzechu, do ciemności, potem jeszcze do większych grzechów i do kolejnych upadków, nie powtarzał się w twoim życiu, ale żebyś odbudował swoje życie wewnętrzne i mógł w zwycięski sposób prowadzić je przed Bogiem. Zranienie może na długi czas zatrzymać twój duchowy rozwój, dlatego warto nim się zająć. Chowanie przez długi czas urazy doprowadzi was, kochani, do duchowego snu. I wszystko będzie się działo wokół was w sprawach duchowych bez waszej obecności, zaangażowania w tym. Będziecie obecni ciałem, ale duchem będziecie spać. Tak jak śpicie, macie zamknięte oczy. Co prawda jesteście w tym domu, ale nie wiecie w czasie snu, co się tam dzieje. Dlatego dzisiaj, drogi bracie, droga siostro, chcę cię zachęcić. Jeśli w twoim sercu odczuwasz ból z powodu zranienia, to chcę ci powiedzieć, że trzeba modlić się o złamanie jarzma i namaszczenie, nowe namaszczenie, abyś mógł zostać wyzwolony, żebyś mógł przejrzeć, żebyś mógł znaleźć się na wolności. I dzisiaj do tego chcę cię zachęcić. Bracie i siostro, tego brata Zbyszka poproszę, żeby zaczął grać pieśń, którą przygotował, a was chciałem poprosić, żebyście wstali i zaczęli śpiewać tą pieśń. A ci z was, którzy mają jakąś ranę, mają jakiś problem w swoim wewnętrznym człowieku, żeby przyszli do przodu. Ja chętnie z tobą dzisiaj, bracie, siostro, będę się modlił. Ja wam chcę przeczytać jeszcze raz to zdanie, od którego zacząłem. Nie udawajcie, bracia i siostry, kogoś innego przed samym sobą i przed innymi. 98% chrześcijan znajduje swoją tożsamość w korzeniach i owocach odrzucenia. Nie mówcie mi, że tu tylko jest wyłącznie te 2% na tym miejscu, a te 98% chodzą po ulicach Żywca. Moi kochani, dlatego zapraszam cię. Jeśli masz swoje pragnienie, dzisiaj to słowo dotknęło cię, nie wstydź się, przyjdź. Wyzwól się z tego cyklu wstydu i przyjdź, pomodlij się. To ci bardzo pomoże w tej sprawie.